Wiwacze Świętego Mikołaja. Od zarania dziejów istniały zagadki i tajemnice. Świat jest pełen niewytłumaczalnych zjawisk i legend, których nawet jeszcze nie znamy. A najbardziej fascynującą z tych legend jest świąteczny przybysz z północy. Nie wykryje go żaden radar, gdy lata po niebie w swych magicznych saniach. Zostawia prezenty pod choinką i niepostrzeżenie napełnia łakociami skarpety. Wykonuje swą tajną misję, nie pozostawiając nawet cienia dowodu. My go nie dostrzegamy, ale on zawsze wie, czy byliśmy w tym roku grzeczni. Jak to robi? Do tej pory pozostaje zagadką. Byli tacy, którzy podważali jego istnienie. Aż do dziś. W ostatnie święta czwórka dzieciaków postanowiła udowodnić istnienie świętego Mikołaja. Oto nasze nagrania. Hej, zaczekaj! Alex, mamy tu kupę renifera. Alex, główny śledczy, specjalista do spraw smaku. Mrożony jogurt o smaku czekoladowym z drodzynkami. Na pewno nie kupa renifera. Wesołych świąt! Mamy go! Przemieszcza się! Złapałaś ostrość? Pokaż! No jasne, że złapałam. Wiem, jak używać kamery. Nie mam 5 lat. Tylko 8. Dokładnie. Jestem Alex. Moja siostra Elizabeth obsługuje kamerę. Jesteśmy w gimnazjum Pinebrook na przedświątecznej misji wywiadowczej. Wesołych świąt! Oho. Szybko, za mną, idziemy! Chyba nie mam odpowiedniej autoryzacji. Nie przejmuj się, to dla dobra nauki. No chodź, szybciej! I co to za dziwactwo? Jak na tym usiąść? Pan Welch? Elizabeth? Poważnie? Mikołajem jest dyrektor szkoły. Cięcie! Zna go każde dziecko. Wesoły, brodaty, lubi puste kalorie. Ale poza tym, co nam pokazują w świątecznych komediach, co tak naprawdę wiemy o naszym brzuchatym przybyszu z północy? Nie wiem, czy ktoś kiedyś widział prawdziwego Mikołaja. No chyba, że w filmie. Wiem, że istnieje. Czytam jego bloga. Mój brat raz go widział. Powiedział, że jego bąki pachną jak pierniczki. Wątpliwe. Bardzo wątpliwe. Wigilię przymykamy oko na te wybryki. Fakt, włamuje się ludziom do domów, ale koleś jest całkiem spoko. Myślę, że totalnie zmienił styl. Zgolił brodę, poszedł na siłkę, ufarbował się, a teraz żyje gdzieś wśród nas jak zwykły człowiek. To może być każdy. Dosłownie każdy. O, on istnieje. Mamy dowody. Mamy jego fajkę. Zgadza się. Tę, z którą jest na wszystkich obrazkach. Mamy ją. Aha, to prawda. Fajka Mikołaja to nasz najcenniejszy rodzinny skarb. Mój wujek Charlie znalazł ją obok pustego talerza po ciasteczkach w świąteczny poranek. Dawno temu. Wujek Charlie to na 100% najfajniejszy wujek na świecie. Dobra, dobra, odsunąć się, ta ślicznotka leci na księżyc. O, Charlie! Uciekajcie! Nogi, nogi! Bierzemy, już, już! Słodycze, psikus!
Tak, nie bij tym brata. Serio? Aż w któreś święta wujek Charlie dał mi najlepszy prezent w historii. Fajka Mikołaja? Aha. Wujku, dałeś mi fajkę świętego Mikołaja? Aha, tak, tak. Pomyślałem, że już czas dać ją komuś, kto w niego wierzy. Ale ekstra! Prawdziwa pamiątka po Mikołaju to był najlepszy gwiazdkowy prezent, jaki dostałem. Postanowiłem podzielić się nim z całym światem. Z pewnością, że ta fajka to niezaprzeczalny dowód jego istnienia. Co za bzdura! Nie do końca mi się to udało. Nie uciekniecie przed prawdą! A to był dopiero początek. Moje życie zmieniło się w serię gwiazdkowych psikusów. Świąteczni niedowiarkowie wyśmiewali to, co dla mnie było oczywiste. Że święty Mikołaj istnieje naprawdę. Musiałem to udowodnić. Ej, stop! Pożałujecie tego! On wszystko widzi! Ciekawe, co wam zostawi pod choinką! Właśnie wtedy postanowiłem powołać... ekipę. Ekipa. Okej. Okay. Imię i specjalizacja. Jestem Zoe. Często haftuję. To nie nazwisko. Po prostu mam słaby żołądek. Bardzo przepraszam. Specjalizuję się w kolorowankach. I dekupażu. Bardziej w kolorowankach. A kim jesteś w ekipie? Głównie noszę kamerę i włączam nagrywanie. Piekę też ciasteczka. Jestem Richard, ulubiony kuzyn Alexa i wicerozwalacz Mikołaja. Poszukiwacz! Co za różnica? Jestem znawcą ninjitsu, rakietologii butelkowej i przeróżnych form improwizowanego kamuflażu. Ha! Ha! I co, widzisz mnie? Ha? Tak, widzę. Jestem założycielką i prezeską szkolnego klubu ławców duchów i nauk kryptozoologicznych. A tak poza tym to też ulubioną kuzynką Alexa. Wypożyczyłam na święta trochę sprzętu. Gogle na podczerwień, wykrywacze ruchu, mikrofon kierunkowy, trąbkę w sprayu. A teraz? Teraz też cię widzę. Jaki to ma związek z naszym dochodzeniem? Zasadniczy. Jasne, mam masę pytań. Na przykład, po co pakować słodycze do starych, śmierdzących skarpet? Ohyda. W jeden wieczór nie da się zjeść tylu ciasteczek bez wywołania poważnych problemów natury trawiennej. Zaprezentuję. To 7 630 000 ciasteczkowych kalorii tylko w samym New Jersey. A jeszcze nie doliczyłam mleka. Przyznajcie sami, to nienormalne. Może kradnie zabawki, jak jakiś gwiazdkowy Robin Hood. Jeśli kradnie, trzeba go powstrzymać i rozwalić! Mamo! Wychodzi tylko w nocy, żyje wiecznie. Latające zwierzęta. Tak, to oznacza wampira. To tylko teoria, ja nie oceniam. Może jest dobry. Może wysysa krew tylko jakimś strasznym łobuzom, albo tylko dyrektorom szkół, albo hipsterom. Ha! Gdzie jest Richard? Ha? Poważnie? W tym roku chcę tylko jednej rzeczy. Pewności, że jest coś, w co warto wierzyć. I próbki DNA. Jesteśmy poszukiwaczami świętego Mikołaja. Nasza rodzina świętuje razem każdą Wigilię. W tym roku impreza jest u nas. Nasza misja? Znaleźć niezbity dowód na istnienie Mikołaja. Hej, dzieciaki, hej. Spójrzcie na te przysmaki. Kocham cię. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Wesołych świąt. Hej, Richard, czadowa muszka. Włożę nawet spódniczkę, jeśli dostanę pod choinkę go karta. No jasne, są sprawy ważne i ważniejsze. Męskie majtki! W moim rozmiarze. Okej. Kto ma numer 12? Zoe? Tu się nic nie dzieje, tylko wieszam bombki. Kto chce kogel mogel? Charlie! Wybaczcie spóźnienie, strasznie zasypało drogi. Siostruniu!
nie wiedziałam, że będziesz z przyjaciółką. Ach, raczej z zakładniczką. Tak, to jest Natasza. Cześć. Moja druga połówka. Ma wszystko, czego szukam. Jest bystra, elegancka, je pizzę widelcem. To poważny związek. Bardzo, bardzo dojrzały. Mm-hmm. Mam nawet tatuaż jej ulubionego zwierzęcia. Tak, wiem. Ona też tak zareagowała. Ale wszyscy lubią jednorożce, co nie? O, pewnie, tak. Słuchaj, cieszymy się, że dotarłeś. Ulokujemy was w pokoju Elizabeth. Mam nadzieję, że lubicie piętrowe łóżka. Nie możemy zostać. Natasza zaklepała nam pokój w tym luksusowym spa na przedmieściach. Planujemy wspólną depilację woskiem. Dzieci będą bardzo zawiedzione. Chodzi o to, że Natasza nie jest miłośniczką dzieci. Ma straszną alergię na choinki i na dzieci. Pochodzi z Muszplaska stanu. To na wschodzie. Mają tam dziwne rzeczy. Prawie zapomniałem. Mam tu kilka drobiazgów dla dzieci. To nic wielkiego. Jestem tak jakby pracujący inaczej, tymczasowo. Miałem kilka pechowych awarii budzika. Okazuje się, że pracodawcy kładą duży nacisk na wstawanie przed południem. Charlie. Nie, to nic. Musiałem tylko sprzedać swoje komiksy i moją kolekcję figurek akcji, ale to początek nowego Charlie'ego. Charlie'ego 2.0. 2.0, 1.0, nieważne. Cieszymy się, że jesteś. Dzięki. Dzieci, a wy dokąd? Idziemy śpiewać kolędy. W środku lasu? Dla wiewiórek. Dla wiewiórek. No dobrze. No dobra, okej. Zoe, zaczai się na piętrze. Ja będę przy drugiej choince w pokoju gościnnym. Elizabeth i Richard pilnują... Dobra, kto zjadł Richarda? Okej, to ja. Przyznaję się. Zjadłem sam siebie. Ze względów bezpieczeństwa. I byłem naprawdę smaczny. Zoe i ja rozmieściliśmy kamery w strategicznych punktach. Tylko Mikołaj się pojawi, odetniemy mu wszystkie drogi ucieczki. Elizabeth zakleiła okna. Przestaniesz ty wreszcie z tymi zabawkami? To jest dron. Jestem poważnym naukowcem, nie interesują mnie zabawki. Cały materiał zostanie bezprzewodowo przesłany do centrum dowodzenia i zapisany na cyfrowym rejestratorze wideo, bardzo podobnym do tego. Tego samego używaliśmy w poszukiwaczach Sasquatcha. Długo jeszcze? Strasznie chce mi się, siusiu. Mamy kamery we wszystkich pomieszczeniach. Przy drzwiach, w żyrandolach, jak również w choince. Ho, ho, ho! Nie za wcześnie trochę na ho, ho, ho! Satelitarny radar saniowy wskazuje, że powinien być gdzieś nad północną Afryką, więc to na stówę, nie on. Dobra, wszyscy na stanowiska. Ruchy, ruchy, ruchy! O kurczę, macie tu niezłą miejscówkę. Mama każe wam wracać do domu, bo dziadek zaraz zacznie czytać wigilijne opowieści. Co to? Niezłe. Planujecie obrobić sklep z zabawkami? Nie, 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 wolno. Bawimy się tylko w piernikową
grę. Tak. Pierniczki walczą na śmierć i życie. Przegranego zjadamy. Słuchajcie, wujkowi można powiedzieć, jest jednym z nas. Wierzy w naszą sprawę. Mamy super tajne zadanie. Polujemy na święto... Charlie! O! Hej, Rybeczko słodka! Chodź obczaj ten domek na drzewie. Rewelacja! Własnoręcznie go zbudowałem. Naprawię to. Nie będę się czepiać po drobinach. Możemy wreszcie jechać. Czuję, że się rozkładam. Dobrze, daj mi chwilkę, zejdę i to omówimy, okej? Okay? Tęsknię, milaja maja. To pomóż plaskastańsku, moja droga. A może moja noga jakoś nie łapie tego języka. Dosyć tych zabaw. Dorośli muszczyny nie siedzą ale na drzewach. Skąpię. Zwaź stamtąd bystra, zanim te brudne bachory zarażą cię swoimi zarazkami. Wow, chyba kogoś powinny odwiedzić duchy wigilijnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. No dobra, już schodzę. Muszę... Wesołych świąt! Wesołych świąt, wujku Charlie! Pa. Już lecę! Gdy nagle usłyszałem jakiś hałas na dworze, rzuciłem się, by sprawdzić, kto to o tej porze. Podbiegłem do okna, otwarłem okiennicę, by wyjrzeć czym prędzej na pustą ulicę. Blask księżyca na śniegu zamienił noc w dzień, pozwalając mi dojrzeć tajemniczy cień. Cieszę, że no, mogliście przyjechać. Może więcej czuję, kolega. Kamery sprawne? O! Pewnie już się nie możecie doczekać Mikołaja, co? Mikołaja? To ja dzisiaj Mikołaja. Nic nie wiem. Mikołaj? Jesteśmy tacy śpiący. No, dobranoc. Marsz do łóżka. Dobranoc. Dobranoc. Wesołych świąt. Szybko do pokoju. To śpiworu, szybko! Jasna, jasna! Wybiła godzina zero. Wkraczamy do akcji. Nie zdejmujcie ich. W korpusie jest bezprzewodowa kamera. Słuchawkę aktywuje się głosem. Sprawdźcie, czy kamery działają. A to co? Kamera w tiarze. Bardzo praktyczna. I śliczna. Gotów do akcji, szefie. Mam tu 30 kulek świecącej farby. Jak trafię Mikołaja z tej pukawki, nie będzie się mógł ukryć w ciemności. Jak cię znam, prędzej postrzelisz się w oko. Systemy działają z pełną wydajnością, szefie. Wszystko, co się dzieje w domu, trafia prosto na dysk. Okej, moi drodzy, ogłaszam początek sezonu na Mikołaja. W jadalni na razie spokój. Kamera na choince? Nic. Kamera w kuchni? Nic. Ach. Kamera w akwarium? Tylko bąbelki i rybie kupy. I za dużo się kręciłam. Teren salonu czysty. Rozwalacz 2 na pozycji. Nie jesteś rozwalaczem, przerabialiśmy to. Spoko, szefie Roger. Roger? To w takim razie ja chcę być Arielką. Nie będzie żadnej Arielki. Ani Rogera, ani rozwalacza. Jesteśmy naukowcami. Poważne imiona, nauka. Stary, no weź! Despota. Przestańcie, jak ja mam pracować w takich warunkach? Dron w powietrzu. Teren czysty, żadnych UFO. Rozpoczynam procedurę lądowania.
To wyjaśnienie, świeży oddech. Aleks, chyba coś mam. Co? Co widzisz? Prezent. Jest na górze w pralni. Wcześniej go tam nie było. Co? To na co czekasz? Tylko ty nie masz przydzielonego żadnego rewiru. Musisz to sprawdzić. A jeśli to pułapka? Zoe, dasz radę. Ogarnij się. Jakieś pudło. To bardzo wielkie, straszne pudło z kokardą. Wkraczam do akcji. Zoe! Co było w pudle, Zoe? Mów szybko, co tam masz? Ale masz głupią minę. Au! 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 A, to boli! Masz szczęście, że nie chcę obudzić rodziców, bo bym ci pokazała, co to znaczy boli. Zoe, nie zabijaj Richarda! Au! Wracaj tu! Przestań! Au! Mamy intruza w korytarzu na piętrze! Tutaj! Zapij się! Kot Szary. Powtarzam, kot Szary. Dziadek idzie prosto na ciebie. Jest w pułapce! To będzie masakra. Dziadek wstrząchnął 3 miski świątecznego chili ciotki Karol. Wypala mi oczy. Ja nie chcę tak umrzeć. Trzeba ją wyciągnąć. Nie możemy narażać naszej misji. Już chyba nigdy nie uściskam dziadka. Trzymajcie się, żołnierzu! Bądź silna! Nikt nas nie ostrzegał, że będzie broń biologiczna! O, ja cię kręcę! Ten smród, ten dźwięk, ten smród, ten dźwięk, ten smród, ten dźwięk... Zoe, spójrz na mnie, spójrz na mnie! Ten smród, ten dźwięk, ten smród, ten dźwięk, ten smród, ten dźwięk... Muszę się wykąpać i wyprać i wyszorować gałki oczne. Wciąż czuję ten smród. To w sektorze trzecim. Zewnętrzne okno nad gankiem. Przypomnijcie sobie domek z piernika, ludzie. To on przyleciał. Kamery niczego nie zarejestrowały. Chyba wchodzi po schodach. Patrzcie, jest w moim pokoju. Odlot! Chyba już czas na Lobotraka. Lobotrak na miejscu. Mamy kontakt wzrokowy. Siedzi w moim łóżku. Dlaczego akurat w moim łóżku? Używam pościeli z autentycznej egipskiej bawełny. Skupcie się. Richard, idziesz ze mną. Zoe, będziesz moimi oczami. Kim jesteś, stworze? Natasza, co się dzieje? To tylko zabawka! Rybeczko, to zabawka!
To, popatrz, to tylko nieszkodliwa zabawka, no zobacz sama. Kto stoi za tym chorym dowcipem? Co się dzieje? Odezwij się, Zoe! Przerwać akcję, wycofać się, wycofać się! Co tu się dzieje do świętej Anielki? Natasza prawie umarła przez was ze strachu. Charlie, to ty? Proszę, wujku, nic jej nie mów, ja wszystko wyjaśnię. To tylko my, mamo. Wróciliśmy, bo strasznie ślisko. Po co ryzykować? Słyszałam jakieś krzyki. Tak, to tylko Natasza. Tak, dziadek znów nie spuścił wody. Okej, miło, że wróciłeś, skarbie. Tak, to dobranoc. Dziękuję. Zobacz, co te małe smarkacze narobiły. Dostałam wysypki. Nie, rybeczko, nic się nie stało. Spokojnie, zajmę się dziećmi. Pokażę ci, jak się zająć dziećmi. Jazda do łóżek, macie szlaban. Nie możesz nam dać szlabanu. Nie masz do tego uprawnień. Jestem dorosła. Mam uprawnienia z urzędu. Głodówka przez miesiąc. Dwa miesiące? Okej, chwila. Rybeczko, dzieci na pewno mają dobry powód, żeby robić to, co robią. Prowadzimy badania naukowe. Badamy niewyjaśnione zjawiska. Robiąc rozwałkę. Polujemy na Mikołaja. Na Mikołaja? Odlot! Nie możecie polować na Mikołaja. Gość jest nieuchwytny, nie dał się złapać przez setki lat. O, pewnie ma jakąś super ekstra technologię maskującą. Coś jak, może jak specjalny kaptur, którego nie widać, albo... Święty Mikołaj, to ściema! Bluźnierstwo! Chyba pani nie wie, o czym mówi. Wiem doskonale, o czym mówię, te rozwydrzone bachorze! Kiedy Natasza była maleńką dziewoczką i wysłała do Mikołaja list z jedną skromną prośbą, chciała dostać śliczną lalkę księżniczkę. Natasza była grzeczna, bardzo grzeczna. Czy dostała to, o co prosiła? Domyślam się, że... Nie! Oczywiście, że nie! Natasza znalazła pod choinką inną lalkę. Komandosa Majka. Super! Nie, wcale nie super! Super, nie fajnie! Zostałam pośmiewiskiem całej wioski. A etot wasz Mikołaj jest odpowiedzialny za moje cierpienie. To jego wina! Chłopcy, jest późno. Ale wujku Charlie, naprawdę mamy szansę. To dzięki tobie wpadliśmy na ten pomysł. Pamiętasz? No tak. Mamy zapasową słuchawkę. Przydałby nam się w ekipie dodatkowy człowiek. Tak. Mikołaj już się nie wywija. Nie. Słuchajcie, wiecie co? Jestem dorosły, okej? Okay? Charlie 2.0. I dlatego... Tak, wesoły świat. No już idę. Widziałyście te akcje? Tak. Au, zaczynam podejrzewać, że Natasza to Grinch. Może wujek Charlie ma rację. Może nie powinniśmy go ścigać. Zresztą i tak chce mi się spać. A jutro czeka nas cała masa wrażeń. Dzień pełen prezentów i słodyczy. Tak. Nie wiem, czy wspominałam już o prezentach? Tak, o prezentach i słodyczach. Naprawdę zapomnieliście, po co jest ta cała misja? Mieliśmy udowodnić takim ludziom, udowodnić niedowiarkom, że się mylą. I staraliśmy się, Alex. Naprawdę, ale czas zwinąć kram i pójść wreszcie do łóżka. Popieram. Sorry, Alex. Misja odwołana. Dobra, idźcie spać. Życzę wam wszystkim różowych snów. Skoro dezerterujecie, to muszę działać sam. Dokończę to, co zacząłem. Co się dzieje? Mikołaj! Przyleciał! To on! Już tu jest! Ale nie słyszę żadnych... Zoe, kamery! Ciasteczka! Zniknęły! Ogłaszam alarm odciąć wszystkie wyjścia! Komin bezpieczny! Powtarzam, komin bezpieczny! Frontowe drzwi bezpieczne. Tylne drzwi bezpieczne.
Wszystkie okna nadal zaklejone. Ekipa, teren zabezpieczony. Mikołaj jest w pułapce. Zoe, co się dzieje? Mamy na dachu rogatych desantowców. Że jak? Złośnik zjada mojego drona. To kosztowny sprzęt naukowy, a ja nawet nie zachowałam paragonu. Zajęć pozycje bojowe. To nie są ćwiczenia. Powtarzam, to nie ćwiczenia. Wróg ma 4 nogi i może być uzbrojony. Odciski Mikołaja. Kot czerwony. Dorwaliśmy go. Sprawdzam choinkę. Zero prezentów, skarpety puste. Chyba to jednak nie on. Co jest? Co widzisz, Święty Jeden? Święty Jeden, odbiór! Święty Jeden! Są tam jeszcze jakieś ślady? Mam go! Świeży trop! Potrzebne ci wsparcie? Zabraniam! Utrzymać pozycję! Nie chcę go wystraszyć! Ostrożnie, rozwalacz jeden. W jego rękach nawet laska cukrowa może być zabójczą bronią. Ślady zaprowadziły mnie do szafy! To zmyłka! Zmyłka? No to... Gdzie on jest? Elizabeth, za tobą! Nie mogę patrzeć, nie mogę oddychać. Chyba mam zawał serca. Albo wylew serca. Proszę, nie dawaj mi rózgi. Byłam grzeczna, jestem skautką, kocham kucyki, jestem czarująca. O, mój... Bo... Chyba właśnie połknęłam aparat. Zoe, czekam na raport. Anomalia się przemieszcza. Przy kominku. Nie, zaraz idzie w stronę Richarda. Szybko schowaj się! Obiekt jest w polu widzenia. Jest w tym dziwne piękno. Dziwnie się czuję. Jakby chciał się śmiać i płakać i ścigać na nas. Zanim to wszystko zrobisz, otaguj go, żebyśmy mogli go namierzyć w ciemności. Przyjąłem. Uwaga, Święty ma turbodopalacz! Wow! Jest w jatajni! Odetnijcie mu drogę! Wkraczam do akcji! Mam go! Jest szybki jak na takiego grubasa. Jak świąteczny super ninja. Jestem prawie pewien, że trafiłem go kulką prosto w bombki. Za coś takiego rozgamurowana. I wciąż nie mamy żadnych namacalnych dowodów. Jest mój! Aleks, czekaj! Zaraz, gdzie jest Aleks? Aleks? Widziałam go! To był Święty Mikołaj! No i? Chciałam skorzystać z toalety, a tu nagle obok mnie przebiega wielkolud w czerwonym kombinezonie. Ukryłam się w brudnym praniu. Kolejne upokorzenie. A co z Aleksem? Gdzie jest Aleks? Wsypię na brudną bieliznę? Jakiś obłęd, prawda? Jakim cudem tak wielki, gruby dziad w kożuchu w ogóle wlazł do takiego małego otworu? A jednak się zmieścił. Słyszę ich. Są w piwnicy. Kto jest w piwnicy? Aleks, kolego, jesteś tu? Aleks! Hej, Aleks! Ja cię kręcę!
Przechwyciliśmy ładunek. Zbadam to. Prezenty! Bardzo podobne. Skupcie się na zadaniu. Racja. Okay, już. Przepraszam. No tak. Przepraszam. Weź to. Aleks? Jesteś tam? Aleks! Kto plecak Aleksa? Jest w środku. Worek jest głęboki jak przepaść. Ale na pewno tam jest. Zoe, co robisz? Ruszam na ratunek. Elizabeth sobie nie poradzi, a ja jestem ulubioną kuzynką Aleksa. Chwilka, ja jestem ulubionym kuzynem Aleksa. Czyli chcesz tam iść, tak? Mogę być drugim ulubionym. Mniej roboty. Skok na bombę! Łapcie linę! Trzymajcie! Dobra, okej, powoli na dół. Pomału. Aleks! Tak, jestem tutaj! Wzięłaś ze sobą linę, prawda? Spokojna głowa. Cześć, Zoe. Wydaje mi się, że gdzieś tu widziałem prezent dla ciebie. O, super! Ale co się stało? Gdzie Mikołaj? Prawie go dorwałem. Wskoczyłem za nim do sypu na pranie. Potem rąbnęliśmy o podłogę. Mocno. A potem mi zwiał. Znalazłem tylko jego worek. Jak widzisz, jest tu sporo prezentów. No i może trochę zajrzałem. Może odrobinkę za głęboko. I wpadłeś do worka. No jak widać. Tak. Chodź, złap się. Dobra, ciągnijcie mocno. Coś niesamowitego, jak w Alicji w Krainie Czarów. Tam na dole jest prawdziwa kopalnia gwiazdkowych prezentów. A widzieliście coś dla mnie? Może go karta? Sam sprawdzę. Worek! Zniknął! Gdzie on jest? Wyparował! Wziął narzędzia! Ucieka przez kominek! Szybko! Ale szybko! Raz! Idzie na dach! Chce się dostać do sań! Wesołuj się! Uwaga! Niech ktoś mnie uszczypnie! Daj kamerę! Nagrałem go! Mam zbliżenie! Tak! Dlaczego sami spadają? Co się tam... Maju! Uważaj! Chyba spadł przy polu golfowym! Ekipa? Łapcie płaszcze! Ruszamy na misję poszukiwawczą! No to lecę! Jeśli nie żyję, na stówę wykopią mnie za to ze skautek. Drzewa na pewno złagodziły upadek. A do tego śnieg, no i to wielkie brzuszysko. Jest jak poduszka powietrzna, więc... Będziemy potrzebować broni. Dużego kalibru. Paralizatorów, wyrzutni rakiet. Żadnych wyrzutni rakiet. Wsiadaj wreszcie. A jeśli planuję zemstę? Święty Mikołaj nie jest mściwy. Koleż prowadzi czarną listę. Nie wiem jak tobie, ale mnie to pachnie zemstą. Nie słucham cię. Ludzie, Mikołaj miał wypadek. Możliwe, że jest ranny. Po tym, co zrobił dla dzieci, dla nas, mamy dług wdzięczności. Ale na wszelki wypadek filmuj. Karta tak. Pamięci włożona? No raczej. Dobra, super. Natasza, biegnie! Już biegnę! Musiałam zrobić makijaż, bo w Ameryce całe życie to jeden wielki reality show. Jedziesz? Z nami? Tak, Charlie. Znaczy, to niesamowite, prawda? Próbuję zgrywać luzaka przed dziećmi. Ale jak zobaczyłem te sanie, aż popuściłem spodnie. Zaraz, to była przenośnia. Siadaj! Tak. Szybko! Bliszczyk mi zamarza. Pasy zapięte? Tak, już zapięte. Darwiny świętego! Tak, szybko! Dobra, jesteśmy. To wejście na pole golfowe. Szybko, dawajcie. Okej, spadł gdzieś w tej okolicy, więc może być... Szybciej. No chodźcie. Mo-
może być gdziekolwiek. Głupia latarka! Ktoś wziął zapasowe baterie? Nie wiem, sprawdzę. Tak, trzymaj. O, hej. Dzięki. Miałem ci powiedzieć. Cieszę się, że dałem ją tobie. A dlaczego akurat mnie? Powinna być w rękach dziecka. Kogoś, kto wierzy w magię świąt. Hej, słuchajcie! Namierzyłam cel! Szybko za mną! To statek matka! Niezła fura. Muszę przyznać, totalny klasyk. Wy też to czujecie? Coś pysznego. Ciarlecia! Spójrzcie na to! Charlie, musimy zrobić zdjęcia, nagrania. Dużo naszych własnych nagrań. Dzieciaki robią masę nagrań. Wszystko wysyła się do... Mikołaju? Trochę niezręczna sytuacja. Czekajcie, wyciągnę go. Nieźle rąbnąłem. Orety. Na filmach jest wyższy. Jesteście pewni, że to on? Sprzączka od paska, owczej sprzączkę. Fałszywy Mikołaj nie miałby takiej sprzączki. Dokładnie, moim zdaniem to on. Na stówę. To on! Mam na imię... Alex! Alex! No tak, Alex! Nazywam się Alex, nie? Tak. Razem polujemy na Mikołaja. Właśnie. Nie jesteś odrobinę za stary na takie polowania? Ja jestem honorowym członkiem ekipy, młody duchem. Nie mam munduru ani nic takiego. Przydałaby mi się pomoc. Możliwe, że zjadłem troszkę za dużo ciasteczek pani Mikołajowej, przez co teraz nie bardzo mogę kucnąć. O, rety! O nie! Tego się obawiałem. Co się stało? O co tu chodzi? Świetnie! Teraz laski cukrowe też znikają. To dlatego, że to gwiazdkowe słodycze. Obawiałem się tego. Ja też. A czego dokładnie? Magia gwiazdki stopniowo słabnie. Ja mogę być następny. Pewnie dlatego renifery zboczyły ze szlaku i rozbiły sanie. Wkrótce wszystko, co ma związek z gwiazdką, może bezpowrotnie zniknąć. Podobnie jak ta laska cukrowa. Dlaczego magia gwiazdki słabnie? Dlaczego? Przez was, rzecz jasna. Co? Przez nas? To nie jest. Niestety to prawda. Otóż chodzi o to, że dzieci nie powinny oglądać świętego Mikołaja. To jedna z gwiazdkowych zasad. Dlatego Mikołaj musi działać po tajniacku. Nawet jeśli zobaczy mnie tylko kilkoro dzieci, świąteczna magia słabnie. A oto efekty. W 72 dwójka dzieciaków cyknęła mi fotkę z Polaroida. Wystarczyło jedno zdjęcie i po roże fircyka, puf. Teraz musi nosić protezy. Dziwnie wygląda. Chwila, ja pomogę Mikołaju, czy dziadku Mrozie, jak wolisz. Tak, najpierw ten. Podaj mi go, proszę, i... No nic, mam tego więcej. Aj! Kurczę, jak kilka spojrzeń wywołało taką masakrę... Co ja narobiłem? Na razie nic, ale nikt nie może zobaczyć tych nagrań. Jeśli wyciekną, będziemy mieli... Gwiazdkogedon! Och, rybiata! Czy od mrozu zamarzły wam mózgi? Jesteście poszukiwaczami Mikołaja, da? Ten Mikołaj to jakiś nieudacznik. Pewnie ściemnia.
jabłoniec. Ale nieważne. Nikt na świecie nie ma nagrań świętego Mikołaja. Możemy je sprzedać. Będziemy bogaci. Telewizja zapłaci nam za 1000 gwiazdek. Albo i milion. Natasz, skarbie, tak nie... Przecież tak nie można. Charlie, przecież ty nawet nie masz pracy. Nie rozumiesz, że dziewczyna ma swoje potrzeby? Moglibyśmy się pozbyć tego gruchota. Gruchota? Mojego auta? To klasyk. Po mojemu klasyk oznacza śmieć. Au. Po prostu tylko au. Nie sprzedamy żadnych nagrań. Tak. Nie robimy tego dla pieniędzy. Lepiej pomyśl, jak pomóc Mikołajowi. Хорошо. Róbcie, co chcecie. Musimy wrócić do domu, sprawdzić dysk i wymazać wszystkie nagrania. Tak. Dokładnie. No jasne. Nagrania będą moje. Wio, bestie! Natasza chce zabrać nasz dysk! Ukradła mi Sanie! Ja ją złapię! Natasza! Co ty wyprawiasz? Okradasz świętego Mikołaja! Brzydko! Bardzo niegrzecznie! Jo, szybciej! To nie twoje Sanie! To jest nie tak z tymi głupimi reniferami! Nie umiecie latać! To będzie koniec gwiazdki! I dobrze, ha! Na co mi głupia gwiazdka? Skoro mogę sama sobie kupić prezenty! Wrócę do muszplaska stanu i budu żyć jak królowa! Wszyscy będą zazdrościć! Zrobiłem sobie dla ciebie tatuaż! Nie, tylko nie mało! Dama, błagam, nie rób! Pudło! Zwolnij, błagam! Zwolnij! A milion bombek! Na piechotę nigdy jej nie dogonimy. Lećcie, długie renifery! Lećcie! Jo! Krawędzi! Jo! Natasza! Dość tego! Opanuj się! Zwolnij, zwolnij, błagam! Oddaj Mikołajowi sanie! Jo! To nie twoje sanie! Należą do Mikołaja! Oddaj je! Nie możesz! Nie pozwalam! Wreszcie będę miała święta, o jakich marzyłam! Ha! Jazda! Jazda! Skarbiec, to jakiś obłęd! Natasza! Oho! Oho! Czy ty na pewno wiesz, co robisz? To nie może być trudne. Dziadek prowadzi, a nie umie nawet zapiąć rozporka. Wesołych świąt! Oho, ho, ho, ho! Natasza! Co z wami nie tak, głupie renifery? Co z wami nie tak? Lećcie! Lećcie! Trzeba wcisnąć guzik! Myślałem, że to łatwiejsze. I właśnie dlatego trzeba zapinać pasy. Jedna prośba. Nie mówcie wujkowi, że przez cały czas jechałem na ręcznym, dobra? Wyciągnijmy go! Wow! Renifery się urwały! Natasza naprawdę narobiła niezłego bigosu. Musiała wcisnąć przycisk wypięcia reniferów. Niedobrze, bardzo niedobrze. A propos niedobrze, gdzie się podziała Natasza? Tylne drzwi! Nie wpuści nas? Ale jak to? Tu jest lodowato! Umiarkowanie. Wiecie, po co tam poszła, prawda? Jeśli zdobędzie dysk z centrum dowodzenia... I pokaże nagrania całemu światu... Gwiazdka przepadnie. Na zawsze. O, nie! Spokojnie, będzie dobrze, spokojnie. Zaraz, może zdołam się włamać do centralnego komputera z mojego laptopa i usunąć wszystkie dane, zanim Natasza je ściągnie. Domek na drzewie!
Szybciej! Musimy zdążyć przed nią! I kopiujemy. Halo. Wciąż nie mogę uwierzyć. Serio jest prawdziwa? Tak, jest prawdziwa, a ja czuję prawdziwy ból, kiedy to robisz. Ej, dajcie mu wreszcie spokój. Zoe, jakieś dobre wieści? Spóźniliśmy się. Skopiowała wszystkie nagrania, wszyściusieńko. Ciekawe, co jeszcze wymyśli. Co to za dźwięk? Drabina! Natasza! Skarbie, to bez sensu! Mamy Wigilię, te dzieci powinny być w łóżkach! Po prostu postaw drabinę, zejdziemy i wszystko omówimy przy kubku kakao. Dam ci z pianką, tak jak lubisz, no. Skarbie, ty... O, już za późno na pianki, Charlie! Mam tu wszystko, czego mi trzeba! O, będę jechała tym twoim klasykiem, ale to już ostatnia przejażdżka. Udanego życia. O, daleko nie zajedziesz bez kluczyków. I nie licz na podwózkę. Jest gwiazdka, a do miasta straszny kawał. Na obcasach będzie ci niewygodnie. Okej. No to może zgodnie z duchem gwiazdki możemy wymienić prezenty. Ty rzuć kluczyki, a ja podstawię drabinę. Słuchajcie, dzieci. Grajcie na czas. Chyba mam sposób, żeby się dostać na dół. Nawet bez mojej magii. Jasne. Uwaga! Ogłaszam operację Arktyczny Piorun. Śnieżki, ludzie! Będziemy rzucać śnieżkami. Na co czekacie? Na gwiazdkę? Kluczyki do samochodu! No już, dawajcie! Słyszeliście, panią? Dawajcie! Załatwiłam jej płaszczyk! Dobrze, Zoe! Ja załatwiłem błyszczyk! A ja fryzurę! A ja buty! Ekstra! Chyba Charlie 2.0 będzie się śmiać ostatni. O, nie! Wujku Charlie, no nie! Dziękuję! To się po waszemu nazywa epicka porażka. Spokojnie, Mikołaj ma pomysł. Może mam gorszy dzień, ale się nie... Mikołaju! Wszystko całe, poza trzustką. Jest cały, okej. A co z drabiną? Ja z tobą szybko! Chodźcie! Aleks ukradła wujkowy klasyk, nigdy jej nie złapiemy. Zoe, dawaj drona. Przyjęłam, szefie. Już się robi. Za nią, za nią! O ty, głupia! Wstrętna! Latająca za... Natasza! Śliczne kucyki tańczą. Czyż nie jest piękna, kiedy śpi? O, tak, tak. Hej, słuchajcie, nie wszystko stracone. O, mamy dysk. O, ekstra. Ale jest też zła wiadomość. Wszystko, co ma związek z gwiazdką, znika. Bardzo niedobrze. Mikołaju! Trzymam. Kurczę, zepsułem gwiazdkę. Chciałeś tylko podzielić się radością z innymi. Co w tym złego? Nie, chciałem wszystkim udowodnić, że mam rację. Za to się trafię na czarną listę. Przecież to nie trzeba niczego udowadniać. My sami tworzymy gwiazdkę. Nie potrzeba nagrań ani badań DNA. Wystarczy odrobina... Wiary.
wiary. Dla wiary nie ma rzeczy niemożliwych. To właśnie wiara sprawia, że niemożliwe istnieje. Wiara! To jest to! Stąd się bierze magia świąt! Ja wierzę, że robi się późno, a święty Mikołaj ma przed sobą jeszcze masę pracy. Nie chcę tu robić za Grincha, ale nawet nie mamy reniferów do sani. Mikołaj nigdzie nie poleci. To nic, idziemy. Coś się wymyśli. Tak, tym się chyba nie da latać bez reniferów, co? W zasadzie masz rację, ale pamiętam, że jakiś czas temu elfy stworzyły specjalny silnik na wypadek, gdyby renifery nie mogły lecieć. Jak w 62, kiedy to tancerz dostał okropnej biegunki i zaraził pozostałe renifery. Uff, co za bałagan. Tego się nie da zapomnieć. Tak czy siak, do silnika potrzebny jest klucz, który gdzieś posiałem w czasie burzy jakiś czas temu. Klucz? Tak, trochę nietypowy. Wkłada się go, proszę ja was, tutaj. Pamiętam ten kształt. Ja też, ale skąd? A sam klucz, jak wyglądał? Jakiś taki wygięty, tej wielkości. Nie wierzę. Czy to możliwe, że wyglądał... tak? Mój klucz! Jak to klucz? Ta fajka jest twoim kluczem. O, fajka nigdy w życiu, przecież święty Mikołaj nigdy nie palił. Nie mogę uwierzyć, że znaleźliście mój klucz. Mam spore opóźnienie, więc przydałaby mi się pomoc. To niezwykłe, nawet dla mnie, a jestem Mikołajem. Lecz to był zwariowany wieczór. Widzieliśmy renifery, poznaliśmy Mikołaja, siedzimy w jego saniach. Nic nie jest niemożliwe, dopóki w to wierzymy. Nie startują. Czegoś brakuje. Gwiazdkowego paliwa. Co? Co? Czy wy się niczego nie nauczyliście? Wiara, 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 wiara. Chyba lepsze niż widok reniferzy ptyłków. Ta dziecinka to klasyk. Dobrze, kochani, celujcie w kominy. Świąteczna magia załatwi resztę. Hej, zobacz, za 3 punkty. Powinieneś zostać zawodowcem. Prawie nadrobiliśmy straty. To działa. Świąteczna magia powraca. Im więcej rozdajemy prezentów, tym staje się silniejszy. Zgadza się. Kto chce pomóc Mikołajowi przy lądowaniu? Ja! Wystarczy miejsca na wszystkich. No to już, chodźcie. Zapraszam tutaj. Jesteśmy w domu. Kochani, raz, nie mogę! Kto by pomyślał, że z nas ta... Udało się. A co będzie z Nataszą? Coś się wymyśli. No dobra, przesuń się. Działać szybko. Wesołych świąt, Milaja moja. Kochani, dziękuję za pomoc w ratowaniu gwiazdki. Bez was bym sobie nie poradził. Zawsze w ciebie wierzyłem i nigdy nie przestanę. Świetnie. Na razie, poszukiwacze Mikołaja. A, no właśnie. Chyba już czas na zmianę nazwy. Marchew? Marchew. Słyszałem, że ten zając jest nieuchwytny.
zdążyłam zapytać, co znaczy ho, ho, ho. Alex? Zapomnieliśmy dać Mikołajowi dysk ze wszystkimi nagraniami. Co? To co teraz zrobimy? To zależy tylko od nas. Możemy go na przykład rozbić. Hej! Nigdy nie miałam okazji użyć tego. Ty pierwszy. O, tak. To jest naprawdę drogi sprzęt. Daj spokój. No dobra, w końcu są święta. Okej, idź, no idź. Hej, hej, dzieci, hej! Już gwiazdka! Hej, będziemy w kuchni. Dziwne, zwykle to one budzą mnie w gwiazdkę. No to idź, zobacz, o co chodzi. Okej, dzięki. Hej, dzieciaki! Wstawajcie, śpiochy! Dzieciaki! Był Mikołaj! Dzieci? Elizabeth, obejrzyj prezent. Oddaj go bezdomny. Wypuszczasz mi ciepło. Ludzie! Daj nam jeszcze godzinkę. Albo 6. Ślady farby zniknęły. Choinka jest na miejscu. Gwiazdka tak jakby wróciła do normy, prawda? Ciekawe, co dostaliśmy. Liczę, że kawę. Hektolitry kawy. Wesołych świąt! Ja chyba straciłem zdolność mówienia. Nowa tiara! Ekstra! No, ładna, nie? I pasuje mi do piżamy. Biegnę znaleźć lustro. Nowy twardy dysk! 1 000 000 TB! O, nieźle. Wesołych świąt, Alex. Nie przestawaj wierzyć. Czyli tradycji stało się zadość, ha? Wow, ale super! Hej, chodźcie szybko! Nie uwierzycie! Klasyk jest. Klasyczny. Może w tym roku darujemy sobie kamery. Cięcie!